Witam Was. Niestety muszę przyznać, że żyjemy w bardzo dziwnym kraju. Niby komunizm się skończył 30 lat temu, a tak naprawdę towarzyszy nam od narodzin aż do śmierci. Rodzimy się w państwowym komunistycznym szpitalu. Potem idziemy do państwowej komunistycznej szkoły. Później w pracy musimy oddawać połowę pieniędzy na te same komunistyczne szkoły i szpitale i przede wszystkim na komunistyczny system emerytalny. Na emeryturze głodujemy, czerpiąc z tego systemu, a na koniec zdychamy, czekając latami w kolejkach do komunistycznej służby zdrowia. Dlaczego tak się dzieje? Być może dlatego, że Polską cały czas rządzą ludzie ci sami, którzy zasiadali przy okrągłym stole. I taka komunistyczna rzeczywistość po prostu im odpowiada. Albo raczej ich socjalistyczne mózgi ukształtowane w PRL po prostu nie potrafią wyobrazić sobie innego systemu. Przez to w podatkach jest nam zabierane o wiele więcej niż to wszystko kosztowałoby prywatnie, a jakość usług świadczonych przez te komunistyczne instytucje jest po prostu gówniana. Socjalizm może wydać tylko i wyłącznie zgniłe owoce, dlatego na operację kolana czekamy 10 lat, a nasze najlepsze uniwersytety są w którejś tam siódmej setce na świecie, gdzieś na poziomie krajów eksportujących banany. I niestety jestem zmuszony dość ostro skrytykować polskie wyższe uczelnie. Pewnie słyszeliście o głośnej sprawie zawieszenia profesora Aleksandra Nalaskowskiego za jego krytyczną wypowiedź na temat marszy LGBT. Z którą to zgadzam się w 100%, bo to były po prostu słowa czystej prawdy. Padło kilka przymiotników, dość celnie opisujących uczestników tych parad. Było o niszczeniu rodziny, o śmieszaniu prawdziwej miłości i ataku na Kościół i Boga. Oprócz tego padło kilka ostrzejszych sformułowań, które też były prawdziwe, ale których nie mogę tu zacytować, bo zaraz usuną ten film, zanim obejrzy go choć trochę ludzi. Jest to dla mnie niesamowity skandal, że na uniwersytecie knebluje się usta profesorowi za to, że powiedział kilka słów prawdy, które były przeciw coraz bardziej panoszącej się marksistowskiej ideologii. Jest to atak na wolność słowa, który powinien być absolutnie, ale to absolutnie potępiony w środowisku akademickim, gdyż jedynie wolność słowa jest gwarantem dyskusji, a jedynie debata skupiająca się na przedstawieniu dowodów i rzetelnych argumentów może prowadzić do prawdy. A ten skandal, to zawieszenie polskiego profesora za kilka słów prawdy, to jednocześnie zastraszenie innych profesorów, którzy teraz dostali sygnał, że nauka nauką, ale jak nauka jest przeciw marksizmowi, to tym gorzej dla nauki. Przecież to praktyka przyniesiona żywcem ze Związku Radzieckiego, w którym wybitny genetyk Nikołaj Wawiłow zostaje skazany na łagry, w których umiera, gdyż Stalin uznaje, że genetyka to nauka burżuazyjna i nie ma czegoś takiego jak geny. Natomiast by zwiększyć plony i wreszcie zwalczyć głód w Związku Radzieckim, kierowano się wskazaniami niejakiego Trofima Łysenki, który twierdził, że nie ma genów i odpowiednimi warunkami zewnętrznymi można ukształtować dowolny gatunek. Że wystarczy na przykład karmić małego ptaszka pokrzewkę ogrodową gąsienicami, by ten po czasie przekształcił się w kukułkę. Efekty tej pseudonauki były takie, że jak się domyślacie, produkcja żywności nie wzrosła, ludzie nadal głodowali, a zboże, wspaniały radziecki kraj dobrobytu, musiał importować ze znienawidzonego Zachodu. U nas na wyższych uczelniach niestety, ale współczesny łysenkizm kwitnie, bo z jednej strony mamy profesora Nalaskowskiego, który po prostu powiedział kilka słów prawdy, których można dowieść błyskawicznie, przeglądając zdjęcia i nagrania z byle jakiego marszu LGBT, z byle jakiego, bo w każdym idą ci sami ludzie. Natomiast z drugiej strony mamy współczesny, ideologiczny łysenkizm profesor Płatek, która jako naukowiec stwierdziła, że w związkach jednopłciowych rodzi się więcej dzieci niż w różnopłciowych. Mam taki pomysł, pani Płatek. Może pani zbada, ile dzieci rodzi się rocznie w męskich więzieniach, bo zdaje się, że ta statystyka obali pani teorię. Niestety na uczelniach utrzymujemy jeszcze gorsze szkodniki i pasożyty. Na przykład profesor Hartmann. Chociaż mnie boli wypowiadanie słowa profesor w sąsiedztwie nazwiska, które kojarzy mi się z prostackim chamstwem poniżej poziomu żula. Więc aktywnym profesorem jest człowiek, który wyzywa Polaków od prostaków i chamów. Albo bredzi o tym, że w 1919 to Polska napadła na Rosję. I wygłasza te brednie z rangą profesora drugiego uniwersytetu w kraju, czym niesamowicie szkodzi Polsce i daje paliwo naszym wrogom, by się podpierali jego cytatami. I dzięki temu rosyjska propaganda może teraz powiedzieć: zobaczcie, niech cały świat patrzy, nawet polski profesor mówi prawdę o tym, że to Polska jest agresorem, a dobra Rosja zawsze broni tylko siebie i innych. Za coś takiego powinien być dyscyplinarnie wywalony na zbity pysk i pozbawiony wszelkich tytułów naukowych. Jednak nic takiego się nie dzieje i wszyscy zachwyceni na Uniwersytecie Jagiellońskim. To dowodzi, że na naszych uczelniach nic się nie zmieniło od czasów Stalina i zamiast służyć Polsce, te stały się bastionem marksizmu. A Gowin, minister edukacji, zamiast coś z tym zrobić, zamiast chociaż zacząć coś z tym robić, to potrafi tylko skomentować na Twitterze, że jak czyta takie rzeczy, to nie wie, gdzie się ma schować ze wstydu.
Człowieku, nie masz się chować, tylko zacząć coś robić. Bo szlak mnie trafia, jak wyobrażam sobie górnika albo robotnika na budowie, harującego w pocie czoła, któremu zabierane są pieniądze na utrzymanie Hartmana i tych komunistycznych burdeli. Gdybym miał opisać polski system edukacji dwoma słowami, to użyłbym słów komunistyczny burdel i nie przychodzi mi do głowy nic, za co można byłoby pochwalić polski system edukacji. Może widzieliście to z tego roku nagranie, w którym dziennikarka TVP przepytuje z geografii studentów najlepszego w Polsce Uniwersytetu Warszawskiego. Ta kobieta znalazła tam kilkadziesiąt osób, które nie potrafiły pokazać na mapie konturowej Polski, gdzie leży konkretne województwo. Gdy pytała o lubuskie, nikt nawet nie próbował go szukać na zachodzie. Ci bardziej ogarnięci krążyli pomiędzy lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Wiedzieli, że dzwoni, ale nie wiedzieli, w którym kościele. Później padło pytanie o to, by wymienić sąsiadów Polski. I znów znalazło się kilkadziesiąt osób kompletnie nie radzących sobie z tym pytaniem. Padały odpowiedzi pokroju Szwecja, czy też na pewniaku, okręg stalingradzki. Gdy ktoś był w stanie wymienić trzech naszych sąsiadów, to już była wyróżniająca się intelektem osobistość. To wszystko jest nagrane, widać twarze tych ludzi i każda z tych osób nie powinna w życiu zdać matury, a po tym nagraniu powinny wylecieć z uniwersytetu na zbity pysk, by nie marnować pieniędzy podatników, które idą na kształcenie debili. Bo każdy z tych debili kosztuje nasze państwo ponad 20 tysięcy rocznie. Wyrzućcie jednego debila, co nie zna naszych sąsiadów i możecie dać podwyżkę dwóm nauczycielom. Naprawdę, to wszystko daje nam obraz tego, jak nieudolny jest nasz system edukacji, skoro w najbardziej prestiżowej uczelni w Polsce znajduje się co najmniej kilkadziesiąt osób nieposiadających podstawowej wiedzy. Jak mam to sobie wyobrazić, że tacy ludzie kończą uniwersytet, dostają dyplom najlepszej polskiej uczelni, wielcy magistrowie i oni nie wiedzą, jakich mamy sąsiadów? I tacy ludzie mają potem przenikać do elit, na przykład rządzących krajem? Jak tacy ludzie mają ocenić na przykład geopolityczne szanse i zagrożenia, jakie stoją przed Polską, skoro nie wiedzą, z jakimi krajami sąsiadujemy? I potem mamy coś takiego jak Biedroń, co chce być premierem, a myśli, że Skandynawia to jeden kraj. Po tym nagraniu myślę, że zrozumiałem, dlaczego nasze uczelnie są na poziomie trzeciego świata. Po pierwsze, neomarksizm i ideologiczny łysenkizm u profesorów, a po drugie, taki Uniwersytet Warszawski, najlepsza uczelnia w Polsce, powinna być elitarna. Powinni tam mieć wstęp tylko najlepsi, najzdolniejsi z całej Polski. Poziom nauczania powinien być tak wysoki, że nawet ktoś dobry by sobie nie poradził, tylko i wyłącznie dla najlepszych. Teraz na pewno uczęszczają tam również wybitne jednostki. Nawet w takim chlewie, jakim jest polska edukacja wyższa, również znajdą się też perły. Wśród astronomów czy inżynierów. Ale oprócz tego mamy też przechowalnię debili, którzy nie potrafią wymienić sąsiadów Polski i nieważne, co kto studiuje. Jak nie potrafi wymienić naszych sąsiadów i nie wie, gdzie leży jakie województwo, to uwierzcie, że Einsteinem ktoś taki nie będzie nigdy, a jest zwykłym półgłówkiem, na którego edukację marnowane są pieniądze podatników. Wydaje mi się, że potrafię wytłumaczyć, jak to działa i dlaczego działa to tak mizernie. A więc działa to prawdopodobnie tak, że nasze postkomunistyczne pseudoelity pokroju Bronisław Bulkomorowski, czy też Ewa kamieniami w dinozaury kopacz i cały ten sędziowsko-urzędniczy burdel, który zawdzięcza swoje stanowiska mające korzenie jeszcze w PRL-u nie intelektowi, nie talentowi, tylko chęci szczerej służenia komunie, a teraz po znajomości, za pomocą układów, tego typu ludzie wysyłają swoje przygłupie dzieciaki i wnuki na najlepsze uniwersytety. I żeby oni sobie tam poradzili, to ci zdolni, zamiast zajmować się nauką, to razem z tępymi dzieciakami komunistycznych elit uczą się obierać banany ze skórki. A efekty tego widzimy w rankingach. Jeszcze 2-3 lata temu, pamiętam, najlepsze polskie uniwersytety były w czwartej setce, teraz są w siódmej. W Ameryce mają Dolinę Krzemową, a my z takimi uniwersytetami to co najwyżej możemy mieć Dolinę Krzemieniową i ciosać siekierki z krzemienia. Jeśli nie będzie potężnej reformy szkolnictwa, ze szczególnym naciskiem na szkolnictwo wyższe, to tak to się niestety skończy. Po pierwsze, trzeba zredukować ilość studentów. Ci, co nie umieją liczyć do 10, nie znają naszych sąsiadów, nie znają naszych miast i województw i ogólnie nie posiadają podstawowej wiedzy, czyli tak szacuję z 60% obecnie studiujących, lepiej byłoby wysłać na kursy zawodowe, na przykład na spawacza. Wtedy przestaliby być społecznymi pasożytami, a po kursie zarabialiby więcej niż po studiach i byliby 100 razy bardziej przydatni społeczeństwu. A teraz większość studentów żyje w jakimś matriksie, że skończą studia i będą dyrektorami, wielkimi kierownikami i nie wiem kim tam jeszcze. A niestety przy tak wielkiej liczbie studentów jedynie najlepsze 10% ma szansę być kimś na stanowisku, a reszta zderzy się z Biedronką. Należy również na bieżąco likwidować niepotrzebne kierunki, takie jak na przykład dziennikarstwo. No bo to przeżytek w erze internetu i mediów społecznościowych, gdzie praktycznie nikt z najchętniej oglądanych ludzi nie jest dziennikarzem.
Już nie mówię o likwidacji gender studies i tym podobnych, bo to oczywiste, że to należy zrównać z ziemią, tak jak to zrobił Orban na Węgrzech. Bo tak się składa, że ja dokładnie wiem, ile jest płci i jak definiuje je nauka, a definiuje je bardzo prosto. Organizm męski produkuje plemniki, organizm żeński komórki jajowe. I nawet jak wydamy $1 miliard na badania, to nic się w tej kwestii nie zmieni. A zaoszczędzone pieniądze trzeba przeznaczyć na rzeczy, które mogą mieć wpływ na rozwój naszej gospodarki i na wzrost dobrobytu w Polsce, takie jak na przykład badania nad grafenem. A niestety dzieje się dokładnie odwrotnie. Doktor Łuczyński, odpowiedzialny za polski grafen, dostaje kopa w tyłek mimo poparcia całego zespołu badawczego. A powinien otrzymywać gigantyczne wsparcie finansowe, bo to rewolucyjna technologia, która mogłaby dać przewagę naszej gospodarce w wielu dziedzinach. Następnie, co wynika z samej demografii, zmniejsza się ilość studentów. Ale nic nie jest ograniczane, nic nie jest zamykane, by zaoszczędzić nasze pieniądze z podatków. I choćby dać je na badania nad grafenem. Po prostu wolne miejsca na wydziałach ściągani są studenci z Ukrainy, za których edukację płacimy my. Bo wiecie, im więcej osób z zagranicy studiuje na uczelni, tym większy prestiż. Dodatkowo badania naukowe są finansowane tak, że to, czy ktoś otrzyma pieniądze, nie zależy od tego, jak te badania potrzebne są Polsce czy polskiej gospodarce, tylko zależy od tego, ile naukowiec ma publikacji w prasie naukowej. Z tym, że za publikacje w prasie zagranicznej otrzymuje się o wiele więcej punktów niż w polskiej. Po pierwsze, wychodzą z tego paradoksy, że bardziej opłaca się pisać pracę naukową po angielsku niż po polsku, tak żeby mogła łatwiej trafić za granicę. To, że Polacy nie gęsi i swój język mają, przestało obowiązywać. I przykładowo, gdy ktoś zajmuje się polską geopolityką, sprawami bezpieczeństwa Polski, napisze pracę na temat historycznych zagrożeń i powodów tych zagrożeń, to kogo to za granicą obchodzi? Nikt tego nigdzie nie opublikuje. Natomiast gdy ktoś pokroju profesor Płatek napisze pracę o tym, że w związkach homo rodzi się więcej dzieci niż w hetero, albo jakaś doktor Spurek napisze o dyskryminacji krów mlecznych ze względu na płeć, to oczywiście, że marksiści na Zachodzie natychmiast opublikują tak genialną, nowoczesną myśl, a nasze państwo z swoich podatków wypłaci hajs takiemu naukowcowi na dalsze badania. Podsumowując, naszym uczelniom potrzebna jest dekomunizacja, prywatyzacja, drastyczne cięcie liczby studentów, tak by było tam miejsce wyłącznie dla najlepszych i najzdolniejszych oraz całkowita zmiana systemu finansowania badań. Najwięcej powinni dostawać naukowcy, którzy zajmują się dziedzinami, które mogą zaowocować, co tu dużo mówić, pieniędzmi dla Polski, czyli nowe technologie, a także obronność i bezpieczeństwo Polski. Tak jak jest teraz, na pewno być nie może, bo nawet zimne piwo w upalny dzień przestaje mi smakować, jak wiem, że cząstka podatku z tego browara idzie na wypłaty dla jakichś hartmanów. Domagam się zmian w polskim systemie edukacji, zanim nasze uniwersytety wypadną z pierwszego tysiąca i staną się kompletnie bezwartościowe. Panie Kaczyński, naprawdę, proszę dać kopa w dupę Gowinowi, niech zawija wąsy z powrotem do Platformy, bo w ciągu tych 4 lat kompletnie nic w edukacji wyższej nie zmieniło się na lepsze, a śmiem twierdzić, że jest jeszcze gorzej. Weźcie się w końcu do roboty i ogarnijcie te stajnie augiasza, jakimi stały się polskie uczelnie. Na koniec jeszcze pozytywna informacja, potwierdzająca, że społeczeństwo musi się przeciwstawiać marksizmowi, gdyż po licznych protestach profesor Nalasowski wraca na uczelnię. Dziękuję za uwagę i bardzo proszę o wsparcie kanału jakąś wolną złotówką, bo jak wiecie, YouTube już wcale mi nie płaci, ale przynajmniej nie macie reklam. I jak zwykle zapraszam do polubień, subskrypcji i udostępniania. Dziękuję.